Siemano, mamy rano, 7 października. Jak zauważyć możecie, wykonuję dalej orkę. Nagrywam vloga, zacząłem nagrywać i widzę, że z tyłu na 5 korpusie tak jakby podkowa zaczepiona była. Zazwyczaj tak się ziemia zbiera i zaczepia, jak podkowa się zaczepi. Także idziemy zobaczyć, czy to jest podkowa na szczęście. Jak podkowa, to podkujemy kota i będzie silniejszy o jednego kunia. Także idziemy zobaczyć. Ogólnie warunki do wykonywania orki są bardzo dobre. Traktor się nie ślizga. Co jeszcze? Pług nie wyskakuje. Czuby się w ogóle nie ścierają, nie zużywają. Także tu coś mamy. Tu jest kawałek łańcucha jeszcze pewnie po edziowych bronach. Oczko. Albo jeszcze konne, zaraz zabierzemy. A tu ciekawe, co tu jest. Ta podkowę chciałbyś. O, coś jest metalowego, ale to chyba nie podkowa. Patrzcie, co Szoko znalazł. O, szczypce. Zobaczcie, jak się fajnie wbiły. Wczoraj wieczorem miałem jedną podkowę, ale nie nagrywałem nic, bo Szokisia zabrała kamerę, bo pojechała na grzybki i niby jakiś odcinek nagrała. Jeszcze nie przeglądałem materiału, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, także na gumę kulkę mam na złom. Także nic specjalnego. Myślałem, że podkowa. Trochę tych podków w życiu już znalazłem. O, trochę. Od za i więcej. Także zawsze gdzieś je chowam, czy na warsztat, czy tego. Niby mówią, że na szczęście, że jak ktoś wyrzuci znalezioną, to będzie miał pecha. A jaka tam prawda jest, to to nikt tego nie wie, co komu jest pisane. Dobra, wrzucamy te szczypce i jedziemy dalej z tematem. Tak. Tu mam drona. I co, po co mi dron? Boże, żeby nagrać coś czasem pod muzykę. Nie zawsze mi się chce, ale teraz chyba mi się zachce, bo tam w oddali, jak widzicie, jest pole. I tam jeździ John Deere 7730 z pługiem Kun 6-skibowym i prawdopodobnie jeździ nim Paulinka. Także bierzemy drona i lecimy do Paulinki zobaczyć, jak jej idzie orka. Lecimy ocenić jakość orki. We'll be right back.
wieczorem, jak widzieliście, rano i ogólnie przez południe orałem. Tutaj, jak widzicie, mam zaczepioną talerzówkę. Uprawiałem ogólnie poprzeczniaki, od miedzy odcinałem talerzówką. Tutaj ogólnie jesteśmy na działce u taty. Brat w oddali, tam będziecie widzieć, Tomek sieje case'em CVX150 i Horsem. Ogólnie wysiewamy przeżyto kasyno. Jest 7 października, zresztą na początku filmu słyszeliście. No i wam powiem, że no jest dość późno, jeżeli chodzi. Jedni powiedzą, że nie jest późno. Ja mówię, że jest późno na siew przężyta. Jest co najmniej tydzień. Jak dla mnie optymalny termin na przężyto to jest do końca września. Później to już jest średnio na jeża, wam powiem. Norma wysiewu to jest minimum 350 roślin. Także nie bawimy się w żadne 300-250 roślin, bo jest bardzo późno. Przężyto gorzej się krzewi od pszenicy, jeżeli chodzi o wiosnę i ogólnie teraz, jak są takie zimne dni, pszenica sobie lepiej daje radę, ale jeżeli mamy pola 5, 6, 4, B, 4, A, to nie będziemy siali tam pszenicy, tylko zasiewamy przężyto. Po prostu pogoda zrobiła nam psikusa, no i niestety chciał, nie chciał, dopiero teraz kradniemy. Tak samo w żniwa się kradnie te zboże, które stoi przez cały rok hodowane przez nas. I tak samo teraz kradniemy tą właśnie ten czas, który możemy między opadami zasiewać te pola. Ogólnie jest zaorane pole, uprawione raz agregatem i więcej nie da rady, bo jest za mokro i za dnia jest uprawiane. No i teraz brat wsiewa w to. Ogólnie odznacza się, że jest trochę owiana ziemia, ale ogólnie to jest słaba ziemia, no i tragedii nie ma. Tragedia jest tam, gdzie są gliny. Po prostu ona trzyma wodę jak gąbka skubana. No i niestety te zasiewy są no do przyjęcia, ale nie jest to, czego byśmy chcieli, czego byśmy oczekiwali od, jakby to można powiedzieć, od sprzętu, który użytkujemy. Po prostu chor zagniata tą ziemię i jest bardzo zasana ta ziemia i zasklepiona. Zobaczymy, co z tego będzie. Zapowiadają, dzisiaj mamy poniedziałek, jutro od wtorku, czyli od 8 października, zapowiadają przez 3 dni jakieś przelotne opady. Miały być to duże opady, ale widzę, pogoda się zmieniła. Patrzę 2 dni do przodu. Dlaczego tylko 2 dni? No bo dalsze sprawdzanie pogody po prostu nie ma nawet żadnego sensu, nie jest uzasadnione, bo ta pogoda i tak się nie sprawdza. Dlatego 2 dni do przodu patrzę maksymalnie. No i te opady spadły do takich przelotnych 2 litry, 2,5. Miejmy nadzieję, że wytrzyma, a jeżeli będzie padać, to po prostu nie taka ilość jak dni poprzednie, no bo po prostu już byśmy nie wjechali praktycznie jesienią, żeby cokolwiek zasiać. Zobaczymy, co czas przyniesie. Aktualnie siejemy kasyno. Zostało nam jeszcze do zasiania gdzieś około 20 hektarów przeżyta. No i 60 pszenicy, także dajemy ostro, brat widzę daje tak case'em, że teraz nie ma, że boli. Musi iść, gaz do końca i no niestety, jesteśmy po terminie, można by rzec, spóźnieni jesteśmy z zasiewami, dlatego taka sytuacja, ale case'ik daje radę, mówię wam, cały czas 14 na godzinę, gwizda, górkami wiadomo. Jak jest glina, to nawet do 6 schodzi, bo jest mokro. Ale jak widzę, jest uprawione proste pole, to tylko aż miło popatrzeć z boku, mówię wam. Także subskrybujcie kanał, dawajcie łapkę w górę. Do następnego vloga idę na zewnątrz wam nagrać dźwięk tego byczka małego, jaki on jest zielony, mówię wam. Ten traktor to jest po prostu no najlepszy zakup w gospodarstwie, serio. Także lecimy na dwór i do usłyszenia. Także można zobaczyć, jakie fajne niebo jest. Tak przebija się jeszcze niebieski z takim bardzo ciemnymi chmurami. No i co, jeszcze się nie żegnamy, idę wam nagram, jak ta maszyna pracuje, bo naprawdę to jest jeszcze ostatni wypust case'a, który gada.
No, także na prostym idzie śmiało, a teraz przed nim góra śmierci. Już widzę, że do 9 na godzinę na pewno prędkość spadła, jak nie mniej, ale dzielnie walczy, mówię wam. Naprawdę, to jest maszyna sztos, dajesz gazu, buta i ona idzie. Nie to co te nowe, tak jak Puma, ona myśli dużo, mówię wam. Także naprawdę, jakby ktoś zastanawiał się nad zakupem takiego case'a w egzemplarzu, dobrze zadbanym, jako używany traktor, to ja naprawdę polecam. Naprawdę dobra maszyna, tylko on też z początku były wzloty i upadki z nim. Maszyna nie współpracowała dobrze. Przyjechali Niemcy, zmienili program. No kurczę, jak odjął ręką maszyna, no po prostu Mercedes. Także mnie się wydaje, że wszystko w tych nowych maszynach tkwi w programie. Są maszyny po prostu pozamulane, żeby, nie wiem, nie pozrywały skrzyni. Także takim oto akcentem ja się z wami żegnam. Ale ubrudzone, o Boże, co ty pokazujesz, Szoko? Trzeba umyć. No, także subskrybujcie, dawajcie łapę w górę. No i na razie, cześć, nie zanudzam was. Na razie, cho.